Siema, siema, w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak grać lepiej duo turnieje Fortnite. Jeśli chcecie się pojawić tak jak te 5 osób na filmie, musicie zasubskrybować mój kanał. Będzie też mi bardzo miło, jeśli zostawicie jakiegoś lajka, jakiś komentarzyk napiszecie. I też dla mnie bardzo ważne jest to, żebyście wcisali mój kod w sklepie Fortnite, czyli kod Bobak. Tutaj oto wpisujecie kod Bobak i jestem szczęśliwy, jest pięknie. Jak coś, to jeszcze mam mojego Discorda w opisie, więc możecie dołączyć. A ja już nie przedłużam, życzę wam miłego oglądania. Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest to, żebyś znalazł dobre duo. Bo jednak bez dobrego duo nie zrobisz ani topki, ani dobrze nie zagrasz właśnie na tym turnieju. A pewnie się zapytacie, jak znaleźć dobre duo. Ja uważam, że najlepiej się szuka ludzi na Discordzie, na takich Discordach jak Champion Series, Kami, Seti, też ewentualnie Arthur albo Raxo. Te takie Discordy najbardziej polecam. Wszystkie te Discordy będziecie mieć w opisie albo w przypiętym komentarzu, więc możecie od razu wejść. Jak coś, to mój Discord też tam będzie, więc też możecie wchodzić, jakby co. Kolejną bardzo ważną rzeczą, jak już znajdziecie te duo, jest to, żebyście sobie wybrali, jaka rola, jaką rolą jest wasze duo i jaką wy jesteście rolą. To znaczy, czy jesteście fraggerem, tarperem czy IGL-em. To wszystko omawiałem w poprzednim odcinku, więc tutaj na górze możecie zobaczyć, jeśli ktoś jeszcze nie widział. No to pokrótce teraz mogę szybko jeszcze powiedzieć, czyli fragger to jest osoba, która po prostu jest najlepsza mechanicznie, zajmuje się głównie fragami, jak to nawet po samej nazwie można się domyślić. I właśnie ona się skupiała na, żeby robić killi, najwięcej damage'a zadawać i ogólnie ma zabijać, ma być kurde szefem. Kolejną bardzo ważną osobą jest Tarper. Tarper jest to taka osoba, która po prostu jest jakby late game i właśnie w tym late game'ie tarpuje, buduje boksy. Po prostu ogarnia wszystko w tamtym momencie. Po prostu rotuje do zona. A jak już mówię o rotowaniu do zona, to jest właśnie IGL. Najczęściej to tak jest właśnie w duo, że jedna osoba jest fraggerem, a druga osoba jest tarperem oraz IGL-em. IGL to jest po prostu jest in-game leader, czyli po prostu rządzi osoba, decyduje gdzie się rotuje, gdzie idziemy, co robimy, czy się fajtujemy z tymi ludźmi, podjeżdżamy, czy nie podjeżdżamy. Więc taka osoba naprawdę musi mieć też dosyć długą karierę w Fortnite, jeśli tak to można nazwać. To jest właśnie najtrudniejsza z ról, moim zdaniem, więc tutaj trzeba przemyśleć, kto ją dostanie. Tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest to, żebyście po prostu dużo praktysowali. Pewnie też się teraz zapytacie, jak mam praktysować. No, jednym z najlepszych praktysów jest po prostu granie screamów. Screamy to po prostu są takie customy pod late game. I customy, które ja sam gram oraz ja polecam. Są to na Hrelly Customs. Noble Customs, takie openy, które możecie po prostu, tak, mogę dać link w opisie w sumie, więc tam możecie kliknąć sobie od razu. Też są Poyo Customs, ale zamknięte. I jeszcze są propery i te wszystkie te customy najbardziej polecam i dużo osób jeszcze nie wie, że na przykład te Noahreli, propery oraz te Poyo, jeśli chcecie na nie dołączyć, to musicie wejść na ich Twittera i właśnie na tym Twitterze musicie znaleźć, jakby musicie akurat kliknąć w link na Discord, jak oni wysyłają, ale to trzeba się spieszyć, bo naprawdę dużo osób to chce, więc tutaj trzeba tryhardować ten dostęp do tych Discorda. Jak pewnie zauważyliście, jestem aktualnie na War Legendzie. War Legend to jest taki, moim zdaniem, lepszy rematch. Tutaj można grać sobie turnieje o hajs, a najbardziej nawet nie tylko, że o hajs możecie grać ten turniej, ale najbardziej, że to jest practice. To są takie naprawdę normalne turnieje, jak są w Fortnite. Najczęściej są nawet w wyższym poziomie. Na przykład tutaj sobie klikacie, wchodzicie tutaj. Tutaj macie takie na przykład, że za 5 godzin mam jakieś kapa solo o 25 dolców. Tutaj mam na przykład duo kapa. I wchodzicie tutaj, rejestrujecie się i na przykład tutaj macie top 5, wygrywa pieniążki. To naprawdę warto i nawet to jest aż 50 euro. Chodzi dolarów, to jest aż 200 zł, jak to nawet pisze. To nie, naprawdę nie jest źle. Więc ja sobie często z takiego gram, bo to jest bardzo dobre do practice'u. Oraz druga strona, która również polecam, jest po prostu klasyczny rematch, na którym możecie grać Ranked, czy po prostu sobie grać WoW2, to jest Onis, ale tak po prostu warto czasami sobie pograć. Tu macie turnamenty, takie większe, jak widzicie, aż od 1200 dolarów, to jest naprawdę już duża kwota. I tutaj macie na przykład Screamy, ostatnio dodali właśnie coś takiego, że tu macie Screamy. I za ileś tam minut jest Scream i jeśli na przykład, o tutaj, jeśli wygracie go, po prostu dostajecie 5 euro. Chyba to jest dolarów, no, 5 dolarów. No to właśnie coś takiego jest bardzo fajne, ale też nadal są te takie turnieje normalne, czyli na przykład tutaj macie turniej solo za 2 godziny i tak samo macie za top 35 już hajs, więc naprawdę chyba warto sobie coś takiego grać, a to jest bardzo dobry praktyk na takim czymś. Kolejną równie ważną rzeczą jest to, żebyście wybrali sobie stałą miejscówkę, na którą latacie całego Kaszkapa, czy tam całego Hype Knighta, zależy co gracie, może nawet Dreamhack będzie. Po prostu musicie sobie wybrać taką miejscówkę, gdzie latacie 10 na 10 gier i tyle. No to po prostu warto grać, lecieć na jedną. Tak każdy gra, tak jest najlepiej. To jest sprawdzone i ja tutaj właśnie mogę teraz wam pokazać właśnie tą mapę, polecam Fortnite GG, taką stronkę. Tutaj sobie możecie, widzicie skrzynki, widzicie wszystko, możecie sobie nawet pojemniki z amunicją, bronie i tym podobne. I tutaj wszystko widzicie. I ja tutaj mogę teraz wam pokazać, jakie ja polecam splity.
Na pewno polecam split taki jak tutaj, ta plaża, później sobie rotujecie tutaj, 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 albo w tamtą stronę. Tylko też trzeba uważać, żeby was nie zwykiwali Jonasowie, ja sam tu latałem. Kolejnym bardzo dobrym splitem jest tutaj obok, ta oto wysepka. To chodzi te kilka wysepek oraz ten taki półwysep, to jest naprawdę sporo skrzynek. A dosyć mały kontest, mało ludzi tu lata i też łatwo dosyć to wygrać. No i to jest klasyczna piramidka, też jest fajna do grania. Cztery beczki i tutaj macie bardzo łatwy rotate obok dużo skrzynek, więc też tutaj fajnie latać. Kolejny split to jest oto ta górka. Po prostu latacie sobie tutaj, oto tutaj. Później sobie rotujecie, bierzecie sobie Spidermana, który jest na dole. I później sobie rotujecie dalej tutaj na tą stację i później możecie na przykład zwykiować ten oto tartak. A to ja wam powiedziałem kilka takich splitów, które ja polecam. Jeszcze jest tysiące, nie tysiące, jedne są bardzo duże, dziesiątki znaczy splitów, które możecie innych latać. Ja do tego dałem wam pomysł, ale też jak wybieracie własnego splita, to bardzo ważne jest to, żeby tam były Spidermany, przynajmniej moim zdaniem. Spidermany jest to aktualnie chyba najważniejsza rzecz. Spidermany to jest must have, musicie to mieć. Bo w late game, jak macie Spidermana, to jest... mieć, a nie mieć Spidermana, to jest taka różnica. Dlatego moim zdaniem musicie właśnie wybierać miejscówki, gdzie jest blisko Spider-Man i sobie szybko możecie zakocić jednego lub dwa i uciekać. Na turniejach typu Cash Cup, Duo, polecam grać pod placement oraz na przykład nie szukać niepotrzebnych fightów, bo po prostu one nie są zbytnio potrzebne i tylko możecie zginąć. Jak teraz patrzycie, na przykład jest Duo Cash Cup i tutaj totalnie, czekajcie, tutaj ten Cash Cup jest punktacja. O kurde, to chyba nie tutaj, chwilka, o tutaj, szczegóły turnieju. Jak widzicie, punktacja to jest 1 za killa, a za wina macie 25. Czyli musielibyście zrobić 25 killi, żeby było tyle samo za wina. No, czyli jak widzicie, win jest o wiele bardziej opłacalny. Więc po prostu warto grać konsystent. Lecz na takim Dreamhacku Duo punkty już za fraga jest aż za 5, a za placement są 2. Więc na przykład na takim Dreamhacku fragi są bardzo ważne, lecz też nadal placement jest ważny. Jeśli chcecie być coraz lepszym duo, progresować i nie robić tych samych błędów, to musicie patrzeć na przykład po jakiejś nieudanej gierce, albo po prostu po jakimś customie, turnieju. Po prostu powtórki. Wchodzicie sobie na powtórkę i sobie patrzycie, co ja tu mogę zrobić lepiej, tutaj wiecie. To jest takie bardzo ważne. Znaczy ja mogę wejść sobie na ostatnią moją powtórkę. Jak już jestem na powtórce, to tutaj widzicie, że jestem aktualnie, mam ze 100 HP i zbudowałem ścianę w złym miejscu oraz dopuściłem gościa, żeby wszedł do mojego do boxa i już było ze mnie kaput, nie mogłem nic zrobić. Taki był tutaj u mnie błąd, że po prostu nie zauważyłem, że gość wyszedł, a to trzeba zawsze pilnować i to jest taki jeden z błędów, taki trochę mniejszy błąd. Ale jak takie błędy sobie później zapisujecie gdzieś i patrzycie na przykład przed kastowym turniejem i sobie to czytacie, żeby tego nie robić, to naprawdę będzie pomagać. Polecam coś takiego, sam to robiłem i dużo dało. Tak naprawdę już ostatnią poradą jest to, żebyście po prostu sobie na przykład w ciągu turnieju podczas gierki nie wzwalali na siebie, jak robi ktoś źle, na przykład zdednie twój teammate, to nie od razu na niego nie krzyczeć, nie denerwować się, bo to nic naprawdę nie da, tylko będzie gorzej. Bo jak dednie i zaczniecie się do niego krzyczeć, to tym na pewno to nie będzie dobry skutek. Jak już to po turnieju sobie pogadajcie, co tam zrobiłeś itp. Ale na pewno też nie warto się splitować po jednym turnieju, bo warto grać z jedną osobą jak najdłużej, żeby się zgrać. Bo to jest po prostu opłacalne. Jeśli wam pomógł ten poradnik albo po prostu się spodobał, naprawdę będzie mi bardzo miło, jeśli przyjdziecie tutaj sklep z przedmiotami mój kod Bobak. No i też możecie dać subika, bo chyba tam około 50% osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje, a byłoby nas już 15 tysięcy, to byłaby taka liczba, ale na razie to wbijamy 10 tysięcy. No i to chyba tyle. I tam tutaj na górze macie filmy, możecie sobie kliknąć na przykład w ostatniego Cash Cupa, albo mojego Solo Cupa. I to chyba tyle. Dobra, to ja życzę wam miłego dzionka.